Witam Was w podcaście Culture Shock prowadzonym przez Fundację Culture Shock. Nazywam się Paulina Jędrzejewska, a nasz cykl opowiada o tym, jak prowadzić nowoczesną instytucję kultury lub organizację pozarządową i jak się przy tym nie wypalić, lub radzić sobie z wypaleniem po drodze, albo przynajmniej jak unikać nadmiernego przeciążenia. Zapraszam do wysłuchania najnowszego odcinka. Cześć, dzisiaj rozmawiam z Anną Ejme, prezeską Fundacji Atalaya, o tym, co to jest turkusowość w trzecim sektorze i jak się ma do przeciwdziałania wypaleniu. Dzień dobry. Hej. Fundacja Atalaya zajmuje się wsparciem młodzieży z pieczy zastępczej w procesie usamodzielniania. Zgadza się, i młodych dorosłych. To jak to się ma do turkusowości? W ogóle co to jest turkusowość? Turkusowość. Dzisiaj nawet miałam bardzo ciekawe spotkanie rano z osobą, która w ogóle nie zna tej koncepcji. Pytała się mnie o to, że przecież to jest kolor chyba. Ja mówię, no tak, jest to kolor. I myślę, że tak najprościej rzecz ujmując, jest to kolor pewnego modelu organizacji pracy zespołowej. Dla mnie najprościej rzecz mówiąc, ujmując. Czyli model, w którym nie ma hierarchii, klasycznie rozumianej w pracy. Jak to w ogóle nie ma hierarchii w organizacji? Nie ma hierarchii, w której jest jedna osoba stojąca na samym szczycie i wydająca decyzje wszystkim pozostałym. Nie istnieje. Struktura jest płaska w założeniu. Mówisz też o tym, że jest to pewien zbiór wartości, o czym też chętnie później opowiem, bo myślę, że to jest kluczowe, które możemy wypełniać razem, współpracując w zespole i realizując wartości w działaniu bez właśnie hierarchii i z bardzo dużą autonomią działania. Jest to bardzo ważny aspekt turkusowości w moim odczuciu. A także coś, co może dla większości osób też będzie obrazowe. W organizacji nie ma stanowisk. Nie ma czegoś takiego, że masz stanowisko w pracy. Tylko masz rolę i możesz tych ról mieć wiele. No dobra, ja teraz będę trochę taką adwokatką diabła, bo oczywiście koncepcja turkusowości jest mi bardzo znana, jestem jej wielką fanką i śledzę z wypiekami na twarzy, jak tworzysz swoją organizację w oparciu o wartości turkusowości, ale jednak przedstawiłam cię jako prezeskę, czyli przedstawiłam cię już ze stanowiskiem twoim, a ty mi mówisz, że tutaj o braku hierarchii i mówisz mi o rolach. No to jakby z czym do ludzi? Jak to łączysz? Koncepcja, myślę, że pomocnym jest też narzędzie, które pomaga łączyć zbiór wartości, jakim jest turkusowość, z konkretnym obrazem tego, jak to działa w organizacji. Narzędzie to nazywa się holakracja i wspiera bardzo już konkretnie działania i wdrożenie. Czyli jeżeli wyobrazimy sobie, że w polskim prawie, zakładając organizację pozarządową, fundację, trzeba wskazać osobę, która jest prezesem tej fundacji i ewentualnie pozostałe osoby w zarządzie, rady i tak dalej. Trzeba to zrobić. Natomiast to jest to, co jest na papierze. I potem mamy to, w jaki sposób w rzeczywistości realizujemy nasze działania. A realizacja działań w organizacji turkusowej polega na gromadzeniu się zespołów w mniejsze jednostki wokół jakiegoś zadania w trzecim sektorze, bardzo często wokół jakiegoś projektu bądź części tego projektu, gdzie różne osoby przyjmują różne role. I teraz jeśli ja jestem w zespole i pracuję w zespole, to tam mogę mieć na przykład rolę osoby, która coś prowadzi, jakieś warsztaty i nie mam żadnej decyzyjności, jeżeli chodzi o to, w jaki sposób inne działania w tym projekcie będą się działy. Ponieważ tę decyzyjność w pełni bierze na siebie jedna osoba z zespołu. Czyli na przykład ty jako prezeska możesz z jednej strony podpisywać umowę o pracę, a z drugiej strony brać udział w jakimś holonie, tak? Jakimś projekcie, gdzie ktoś inny ma
cały ster dowodzenia i pełną odpowiedzialność i tam być tylko takim pionkiem, który dostarcza jakiś rodzaj usługi, na przykład realizujesz jakiś warsztat albo piszesz jakiś post na Facebooka, tak? Dobrze, tak, chociaż nie użyłabym słowa pionek, bardziej chyba odwołałabym się do wartości. No tak, bo my tutaj cały czas w tym upodmiotowieniu. Współpracy, bo jednak jak myślę o organizacjach turkusowych i o modelu współpracy, to jeżeli założymy, że fundamentem są wartości, to jedną z tych wartości, żeby w ogóle organizacja turkusowa mogła powstać, musi być zaufanie. Muszę ci ufać, żebym mogła powierzyć ci i oddać odpowiedzialność w kluczowych aspektach danego projektu, albo we wszystkich aspektach danego projektu, albo w kluczowych aspektach w ogóle działania organizacji. Tak jak jest u nas, gdzie strategiczne decyzje na poziomie organizacji podejmuje cały zespół. No ale jaka to jest odpowiedzialność jeszcze teraz tutaj w tym stresie trwać, żeby nie zawieść twojego zaufania, które ty tak musisz mieć, żeby mi coś powierzyć. I tu chyba właśnie dochodzimy do też sedna organizacji turkusowych, czyli tego, że zaufanie jest w całym zespole, w związku z tym to ty bierzesz tę odpowiedzialność, a nie ja ci ją daję. Jeszcze to ode mnie, jeszcze... Tak, to ma wszystko już tak to wykręcasz, że jeszcze ja sama z siebie mam tą odpowiedzialność na siebie przyjąć. Bierzesz ją. Bardzo często jesteś w ogóle twórcą tych działań, jesteś osobą, która tę strategię wymyśla, tworzy, w związku z tym posiadasz, jesteś właścicielką zarówno tych działań, jak i oczywiście związanych z tym różnych problemów. Bycie właścicielem problemu też jest bardzo ciekawą koncepcją, no bo jeżeli jesteś właścicielem problemu, no to też jesteś zaangażowana w jego rozwiązanie, a zatem też w przyszłości wszelkie trudności czy wyzwania, które stają na drodze, mają szansę być rozwiązywane efektywnie dzięki właśnie zaangażowaniu. Natomiast rzeczywiście kluczowy jest tutaj fundament, na którym tworzymy organizację opartą o wartości, które muszą być przekute w działanie, nie mogą być tylko hasłem pustym, że mamy zaufanie i co, bez tego, co to oznacza w praktyce, czy że na przykład budujemy organizację w oparciu o relacje czy odpowiedzialność, ale co to znaczy konkretnie, jakie to jest działanie i wtedy jeżeli pomyślimy o turkusowości jako o pewnym koncepcie, który ma trzy filary, na których jest zbudowany, czyli o tym, że z jednej strony jest realizując cele organizacji, jednocześnie wiemy, że to, co robimy, jest potrzebne i ma sens. To jest pierwszy filar, w moim odczuciu pierwszy, według niektórych może drugi albo trzeci, ale one są wszystkie równoważne. To proste w trzecim sektorze. No dokładnie. Czyli my nie mamy w co ręce włożyć tyle tych potrzebnych rzeczy. I sensownych. Tak? Wiemy, że robimy sensowne rzeczy, w związku z tym już mamy na swój sposób do przodu względem korporacji czy firm, które nie zawsze, być może osoby tam pracujące wiedzą, czy na pewno to zrobią, ma sens. To też dotyczy instytucji kultury, które promują kulturę i takie też wartości społeczne w społeczeństwie, więc Zdecydowanie jest to filar. Bardzo przyjemna praca, można by pomyśleć. Tak, sensowna. Czyli ten cel jest osobom znany i rzeczywiście jest pracą z sensem. Drugi taki filar to jest w turkusowości możliwość bycia sobą w organizacji. Czyli taki kawałek, który też myślę, że w wielu organizacjach pozarządowych ma szansę być obecny, bo jak sobie myślę o tym, czy na przykład jest przestrzeń na to, żeby czuć jakieś emocje albo mieć jakieś potrzeby swoje, albo żeby pracować trochę w oparciu o intuicję, to myślę, że trzeci sektor daje taką przestrzeń. Bardzo często też opieramy się na intuicji, robiąc jakieś działania albo wspólnie pracując, jeszcze nie wiemy, zastanawiamy się, ale już żeby to uwzględniać, trzeba troszeczkę więcej świadomości włączyć w proces organizowania pracy zespołowej, żeby była ta przestrzeń na emocje i potrzeby i żeby osoby mogły powiedzieć, tak, mogę być sobą w tej organizacji. No, też bardzo wiele aktywistów i aktywistek pracuje na swojej tożsamości, czy to tożsamość jako
kobiety, mężczyzny, czy to jest tożsamość seksualna, czy praca na rzecz jakiejś społeczności lokalnej, do której się należy. Nawet myśląc w ogóle o wsparciu beneficjentów z różnych środowisk, często chcemy, żeby relacja z nimi była oparta o role modeling, więc staramy się być sobą, tak żeby pokazać, że ta relacja jest budująca, żeby na przykład ktoś mógł zobaczyć, że w tej ta relacja jest wartościowa i da się ją budować. My tak staramy się pracować z młodzieżą. W związku z tym jesteśmy sobą, żeby też uruchomić tę chęć i śmiałość bycia sobą w tej relacji u naszej młodzieży i młodych dorosłych. I to jest drugi filar, więc też myślę, że... Do zrobienia. Do zrobienia. No i trzeci filar, czyli samozarządzanie, bo celem organizacji turkusowych jest samoorganizacja i samozarządzanie. No i tutaj myślę, że taki kawałek, który może dla wielu być wyzwaniem, bo jest to po prostu zdolność do brania odpowiedzialności. A tutaj jest ta odpowiedzialność, ona jest, kurczę, stanowi ten trzeci filar, aż cały ważny. Tak. Co oznacza, że myślę sobie, że po prostu nie każdy jest gotowy, żeby tę odpowiedzialność wziąć. I nie każdy jest gotowy, żeby ją oddać. No, tak sobie myślę, że często organizacje pozarządowe są oparte na takiej osobie, nawet charyzmatycznego lidera, liderki, która swoją pasją i zaangażowaniem zaraża innych i motywuje do działania. I to jest, i niech z tego nie rezygnuje, z tej części. Natomiast to, co jest trudne, to może być oddanie odpowiedzialności, czyli też decyzyjności i autonomii, czyli wyjście z takiej roli osoby, która o wszystkim decyduje, w obawie przed popełnieniem błędów, kontroluje każdy proces w organizacji i właściwie podejmuje wszystkie decyzje. I to jest, myślę, dla liderów ważne i niełatwy czasem krok ku turkusowości. No tak, a z drugiej strony, jak już jesteś tą prezeską i będzie jakiś fuck up, to kto nie przybiegnie i nie schowa się za twoją spódnicą, wiedząc o tym, że to tak naprawdę ty jesteś tą osobą na papierze odpowiedzialną względem prawa za działalność organizacji. Pytanie, co rozumiesz przez odpowiedzialna, bo myślę, że przybiec i schować się to z mojego zespołu... Nikt by nie przybiegł się schować, ale oczywiście w turkusowości możemy sobie pomagać i wspierać się. Założenie jest tych organizacji jest to, że to, co robimy, jest nie tylko potrzebne, ale każdy robi to, co potrafi. Jeżeli jest osoba, która ma kompetencje, żeby w jakiejś sytuacji wspomóc zespół, bo jest trudno, to nie oznacza, że ta osoba nie może brać i wręcz nawet jest wskazane, żeby brała udział w procesie rozwiązywania, jeżeli te trudności są naprawdę duże. Natomiast dalej odpowiedzialność ma ta osoba, która tę odpowiedzialność miała wcześniej. To się nie zmienia. Więc na jeżeli przypadku mówimy... jakiś, już, ja już, sorry, już jakby wiesz, już widzę tą sytuację, widzę już problemy z rozliczeniem projektu, bo ktoś zapomniał z jakąś fakturą coś tam i później na przykład się okazuje, że musimy oddawać pieniądze i kto ma, jakby, no co, kto te pieniądze oddaje? No organizacja. Czy ktoś ma wyskoczyć ze swoich prywatnych pieniędzy i wziąć odpowiedzialność za swój prywatny błąd? I to jest bardzo dobre pytanie, które warto, żeby sobie organizacja zadała. Czyli jakie mamy sposoby rozwiązywania trudności? Czyli jest to jedno z narzędzi. W organizacji musi istnieć sposób rozwiązywania trudności. Czy wtedy siadamy i rozmawiamy o tym? Wiadomo, że oddaje organizacja pieniądze globalnie, tak? Dla naszych grantodawców nie interesuje ich, kto dał te pieniądze, interesuje wpływ na konto z konta fundacji, w razie czego. Natomiast inną kwestią jest, w jaki sposób my to realizujemy w organizacji. Czyli i to już jest decyzja każdej organizacji. Ważne jest, żeby ona była decyzją, która w ogóle jest przemyślana i podjęta. Czyli była taka, jest taka rozmowa. Wiemy, jak jest, tak? Wiemy, że możemy popełniać błędy. Ta przestrzeń na błędy w turkusowości musi być. Bo nie ma takiej opcji, że weźmiesz odpowiedzialność za coś i nigdy nie popełnisz żadnego błędu. No nie lubimy popełniać błędów, Ania. Naprawdę. Pewnie, że do czego ty nas zachęcasz w ogóle? Nie lubimy popełniać błędów? Ja myślę sobie, że ja na przykład lubimy mieć rację. To wiem, że to lubimy na przykład.
Ja na przykład lubię popełniać błędy i cieszę się z różnych błędów, bo w organizacjach, które są w taki sposób zorganizowane, na przykład u nas, dzięki temu, że jestem na przykład właścicielką tego problemu i rozwiązuję go, bardzo dużo się uczę. W związku z tym ogromnym plusem organizacji turkusowych jest bardzo szybki rozwój osobisty. Ponieważ to ty jesteś w tym procesie, ty jesteś zaangażowana i odpowiedzialna, popełnisz ten błąd, jest duże prawdopodobieństwo, że takiego błędu, jeżeli mówimy w ogóle o takim spory kaliber, o którym mówisz, tak? Takie sytuacje też myślę, że zdarzają się rzadko. Raczej mówimy o błędach, które na przykład dla mnie z perspektywy 8 lat prowadzenia części działań w organizacji i przechodzenia pomiędzy zespołami w różnych projektach, myślę sobie, że te błędy są z takiego poziomu, który właśnie wspaniale uczy, co dalej. I jeżeli weźmiemy to jako taki kawałek, uczę się na tych błędach, a potem już ich w związku z tym nie popełniam, no to nic lepszego, jak ten błąd jak najszybciej popełnić nawet. Teraz popełniajmy te błędy, żeby się uczyć i już za chwilę móc ich po prostu nie popełniać, popełniać mniej. Albo to, co trudne w turkusowości, wdrażać nowe osoby. No, to jest jedno z większych wyzwań. Przychodzi nowa osoba, która nie zna tej koncepcji pracy i współpracy, i wdrożenie też jest jakimś wyzwaniem. No właśnie, to tak brzmi, że warto by było jakby poczuć i tak zinternalizować te filary w swojej pracy i w swoim podejściu, bo to jest tak naprawdę zmienia się całe podejście i do pracy, i do życia, i w ogóle do ludzi, z którymi pracujemy, tak? Jeszcze tutaj z tego, co jeszcze słyszę między wierszami, że to też chodzi o to właśnie, nie tylko o to zaufanie, ale o tą szczerość, o wyrażanie tak emocji, o przestrzeń na to. Więc tu jest bardzo dużo takich aspektów, już naprawdę nie wiadomo, wiesz, w którym momencie się zacząć czego uczyć, bo dużo jest takich aspektów, które mogą stanowić potencjalne wyzwanie dla nas. A powiem tak, moją motywacją, żeby stworzyć organizację w ten sposób, uruchomić ją na początku i budować w ten sposób, było to, że ja chciałam mieć po prostu dobre życie w pracy. Po prostu? Po prostu. Ja chciałam się dobrze czuć w pracy, mieć dobre życie. No dobre życie w pracy, to ja akurat jestem bardzo zainteresowana. Jak to się ma też do przeciwdziałania wypaleniu zawodowemu? No bo to też jest na tej skali dobrego samopoczucia w pracy, czy szczęścia w pracy. Jak myślę sobie o takich kluczowych aspektach, dzięki którym możemy mówić w ogóle o profilaktyce wypalenia zawodowego, to myślę sobie o aspektach, które są wpisane w turkusowość. Czyli to, że masz... Nie ma monotonii zadań. Zmieniają się role. Masz różne role. Raz robisz to, raz robisz co innego. Masz zmianę. Masz autonomię i masz przede wszystkim wpływ. Wpływ na działania, na bezpośredni wpływ na efekt końcowy swojej pracy. Czujesz ten wpływ. Myślę, że to jest bardzo ważny aspekt. Czyli to jest też ta sprawczość, o której mówiłaś, że to jest coś, co nas wzmacnia i co daje nam to paliwo, tak? Przeciwdziałające wypaleniu też. Zdecydowanie. Myślę sobie też o takim kawałku, bez którego mówiłyśmy dzisiaj o takim rozwoju osobistym, który postępuje szybciej w organizacji pozarządowej, ale w ogóle też o rozwoju kadry organizacji, który już uważam, że jest takim elementem, powinien być takim elementem stałym, wpisanym w działania, bo jest potrzebą każdej z osób, która pracuje w organizacji. Chcemy się rozwijać, chcemy pewne rzeczy robić coraz lepiej, chcemy uczyć się nowych rzeczy i ten kawałek posiadania działań rozwojowych, wsparcia zespołu, że mam zespół, na który mogę liczyć, że nie jestem sama, że w razie czego mam o kogoś się oprzeć w trudnych sytuacjach. Ten kawałek, który mówi, mam trudną pracę, mam sytuację u nas z naszą młodzieżą, spotykamy się z różnymi sytuacjami. To jest młodzież, która jest w okresie przejścia do usamodzielnienia z pieczy zastępczej. Bywają trudne sytuacje, te relacje, te rozmowy. Mam zespół, mogę się oprzeć, mogę porozmawiać, mamy konkretne narzędzia, które wdrażamy, żeby była przestrzeń na to, żeby też rozmawiać o tym. I to wszystko myślę, że stanowi
dobrą profilaktykę wypalenia zawodowego, wartą podtrzymania. Mam poczucie, że tylko liznęłyśmy, dotknęłyśmy tak przez szybę tą turkusowość. Jest mnóstwo jeszcze innych rzeczy, bardziej szczegółowych, o których mogłybyśmy porozmawiać. Natomiast naszym celem było to, żeby zainspirować liderki, liderów organizacji pozarządowych oraz instytucji kultury do tego, żeby pomyślały o tym, czy mogliby się zainspirować jakimiś elementami turkusowości, jeżeli już oczywiście zapraszamy do tego, żeby oczywiście brać ją całą i aranżować według swoich potrzeb, bo też to, co jest fajne w turkusowości, że każda jest inna, chociaż łączy je to samo, tak? Ale w każdej organizacji, w każdej instytucji może wyglądać inaczej i inaczej wyrażać się w praktyce. Jest szereg narzędzi, które pomagają w albo implementacji tej zmiany, albo w tworzeniu organizacji od samego początku, jeżeli ktoś jest na tym etapie i dopiero rozpoczyna działalność w trzecim sektorze i chciałby poprowadzić w jakiś sposób ten proces tak, by uwzględnić na przykład właśnie wartości rzeczywiście w działaniu, bo też dla niego to jest ważne, żeby działać zgodnie z wartościami. A jak można się zaangażować w działalność Fundacji Atalaya, albo na przykład też podpatrzeć Fundację Atalaya, jak wygląda turkusowość w praktyce? Żeby zobaczyć turkusowość w praktyce, trzeba byłoby do nas dołączyć, do zespołu pewnie, najchętniej. Najłatwiej jest zobaczyć od środka, poczuć to, pracować z nami. Można też oczywiście zgłaszać się na wolontariaty, mamy programy wolontariatu. I można też zaangażować się, obserwować nas można w ogóle w social mediach, do czego zachęcam. Tam więcej o działaniach oczywiście z naszą młodzieżą i dla młodzieży i młodych dorosłych. Mniej o turkusowości, ale może to się właśnie zmieni. No i oczywiście zachęcamy niezmiennie do wspierania naszej młodzieży i naszych działań, również poprzez naszą stronę, gdzie można nas wesprzeć też finansowo. I na przykład konkretnie darowizną na rzecz młodzieży, która wychodzi z naszych mieszkań treningowych i idzie w świat w swoje. I ta młodzież potrzebuje wsparcia i można przekazać też wsparcie konkretnie dla nich, by na przykład mogli sobie urządzić mieszkanie, kupić sprzęt. To jest nam potrzebne, więc jeżeli ktoś czuje, że może, to zachęcam. Super, dzięki bardzo Aniu, dzięki za tę rozmowę. Moją gościnią była Anna Ejme, prezeska Fundacji Atalaya, psycholożka, która współtworzy wraz z całym zespołem organizację opartą na zaufaniu, osobistym zaangażowaniu i wolności. To był podcast Fundacji Culture Shock, Paulina Jędrzejewska, do usłyszenia.